No przede wszystkim to był dla nas może nie cały tydzień, bo graliśmy z Lechem Poznań w poniedziałek, ale to był taki trudny okres po tej wysokiej porażce z Lechem Poznań. No wszystkich nas to bardzo mocno się działo i najważniejszą rzeczą w tym tygodniu to było to, żeby się szybko po tej porażce pozbierać. Oczywiście trzeba było ten mecz przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Tym bardziej po takim spotkaniu i oczywiście to zostało zrobione. I teraz jak gdyby od paru dni tylko i wyłącznie skupiamy swoją uwagę na meczu z Ruchem Chorzów z tego względu, że to jest najlepsze lekarstwo na to, żeby szybko zapomnieć o Lechu Poznań, zrehabilitować się za tą porażkę i wrócić na właściwe tory, chociaż zadanie nie będzie łatwe, bo Ruch Chorzów po zmianie szkoleniowca jest drużyną, która gra naprawdę bardzo fajną piłkę. To jest zespół bardzo fajnie poukładany. Zespół, który można powiedzieć jest na fali, bo też ma taką serię dobrych występów, dobrych wyników. Zaczął od pewnego okresu czasu dobrze punktować, a na własnym stadionie jest zespołem tym bardziej groźnym. Jeżeli w naszej psychice nie będzie śladu po tym ostatnim meczu, tym bardziej, że wydaje mi się, że tego śladu nie powinno być z tego względu, że myśmy z Lechem Poznań nie grali jakiejś katastrofalnej piłki, przez co nie trzeba mieć teraz obaw, że my jesteśmy w jakimś kryzysie sportowym, czy zapomnieliśmy jak w piłkę grać. To jeżeli po prostu w naszej psychice nie będzie tego śladu, tego meczu, nie będziemy tego jak gdyby gdzieś tam z tyłu głowy nosić, to tak jak powiedziałem, stać nas na to, żeby w Chorzowie zagrać dobre spotkanie. Natomiast jest jeden warunek podstawowy, żeby tak było, a mianowicie to, żeby drużyna była zdyscyplinowana taktycznie. I to jest jak gdyby moje główne zadanie, którym się kierowałem przez te ostatnie dni, bo ta dyscyplina taktyczna w ostatnim meczu leżała i ona była w głównej mierze przyczyną tego, że myśmy, pomimo tego, że mieli takie momenty, gdzie przejmowaliśmy inicjatywę, to nic to nie dawało, bo zaraz dostawaliśmy bramki. Także ta dyscyplina taktyczna to jest warunek tego, żeby w Chorzowie zagrać dobre spotkanie i myśleć o dobrym wyniku. Plus oczywiście determinacja, pełne zaangażowanie, tym bardziej, że te rozgrywki pomału zaczynają się kończyć. My byśmy naprawdę chcieli w tej pierwszej ósemce pozostać już do samego końca i tylko od nas zależy, czy tak będzie, bo cały czas w tej ósemce jesteśmy i cały czas o nią będziemy walczyć. Jeżeli chodzi o sytuacje zdrowotne, to wraca z tych nieobecnych zawodników po ostatnim meczu Sławek Szeliga, wraca Marcin Budziński, wraca Dawid Nowak, nie jest jeszcze do gry Sajdi, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli dzisiaj o 19 godzinie w Zakopanem u pana Zborowskiego przejdzie pomyślnie testy, to od jutra może wejść w trening, a to oznacza, że na środowy mecz z Lechią Gdańsk będzie już też Sajdi do mojej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Czy Dawid Nowak już jest na tyle gotowy, żeby cały mecz zagrać? Dawid Nowak jest zdrowy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że no nie trenował, prawda, od momentu, kiedy wyjechał na zgrupowanie kadry. Od tego momentu, tam po dwóch, trzech dniach tego zgrupowania przestał trenować, więc nie można powiedzieć, że Dawid jest gotowy na to, żeby przez 90 minut wytrzymać mecz na dobrych obrotach. Zresztą tak samo na te 90 minut nie jest jeszcze przygotowany Eddie. Zresztą widzieliśmy to w meczu z Lechem Poznań, że no też ten zawodnik potrzebuje troszeczkę czasu. To jest normalne, naturalne, jeżeli się tak długo nie grało w piłkę. Popatrzmy na sytuację Sajdiego, ile czasu on potrzebował na to, żeby wrócić do takiej właściwej sobie dyspozycji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, ja to powiedziałem, że Ruch jest zespołem dobrze poukładanym, dobrze grającym, a szczególnie to zaznaczyłem na własnym stadionie i
Nie ma meczów łatwych, nie ma takich spotkań, gdzie można byłoby przed meczem powiedzieć, że będzie łatwo o zwycięstwo. Natomiast no, ja powtarzam raz jeszcze, nie patrzę na te wszystkie statystyki, nie patrzę też na to, przez ile lat nie został pokonany przez Krakowie. Ja patrzę na to, żeby drużyna w tym meczu była zdyscyplinowana taktycznie i w pełni zdeterminowana i żeby przede wszystkim realizowała założenia taktyczne. Tak jak potrafi to robić, bo ten zespół potrafi grać zdyscyplinowanie, potrafi realizować w pełni założenia taktyczne i wtedy przywozi dobre wyniki. I to jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Nie to, co jest w Chorzowie, tylko to, co będzie z moją drużyną, bo to jest dla mnie klucz do tego, żeby odnosić dobre wyniki po dobrej grze. Dyscyplina taktyczna i realizacja tych założeń taktycznych i pełna determinacja na boisku, poświęcenie, zostawienie zdrowia. Zresztą długo i wiele czasu żeśmy na ten temat rozmawiali w ciągu tych ostatnich dni z drużyną. Piłkarze mają tego świadomość i myślę, że po prostu w sobotę, w niedzielę będzie to widać na boisku. Na pewno ta porażka bardzo nas bolała z tego względu, że to była wysoka porażka. Każda boli, a tym bardziej taka wysoka, jaka miała miejsce z Lechem Poznań. Natomiast ona by bolała jeszcze bardziej, gdyby to był mecz przegrany po bardzo słabej grze. Natomiast tak nie było. Ja na konferencji prasowej nie chciałem gdybać i nie chcę tego robić teraz tak samo, bo to nic nie da. Ale trzeba o tym pamiętać, że Cracovia też miała w tym meczu swoje momenty i też ten mecz różnie się mógł ułożyć. Gdyby na przykład sędzia uznał prawidłowo zdobytą bramkę, bo chcę powiedzieć, że sędzia po meczu do mnie doszedł i mnie przeprosił za tą sytuację. No jest każdy człowiekiem i ma prawo się mylić. Ja absolutnie nie upatruję przyczyn tej porażki w tym, że się sędzia pomylił, tylko upatruję ją w czymś innym i o tym też mówiłem. Ale ten mecz mógł mieć swoje zwroty i mógł je mieć dlatego, bo Cracovia momentami grała naprawdę dobre spotkanie z Lechem Poznań. Jeżeli ktoś był na tym meczu, to sam się zastanawiał, no, co się stało. Natomiast jeżeli ktoś tego meczu nie oglądał, no, to ciężko mu jest w to uwierzyć, że ktoś, kto przegrywa 6-1, mógł na tym boisku coś robić. Więc gdyby to było po słabej grze, to pewnie byłoby naprawdę ciężko zespół pozbierać, bo no, ciężko pozbierać kogoś, kto na przykład na boisku nie jest w stanie prowadzić równorzędnej walki z przeciwnikiem. Natomiast myśmy mieli dobre momenty i to jak gdyby zawodnicy wiedzą, tylko brakowało dyscypliny taktycznej, brakowało tego zęba, tej determinacji, po prostu myśmy źle, bardzo źle weszli w ten mecz, dlatego pozbierać to się było, tylko trzeba było z tego, żeby jak gdyby zapomnieć o tym, że się no, sprawiło wielki zawód naszym sympatykom, z tym było nam ciężko, mnie było z tym bardzo ciężko i przyznam się szczerze, że do dnia dzisiejszego, ja cały czas jak sobie przypomnę ten mecz, to ciężko mi jak gdyby to zrozumieć, ale tak mówię, no przed nami następne spotkanie i trzeba myśleć pozytywnie i skupiać się na tym meczu z Ruchem Chorzów. Czy powrót Szeligi do kadry oznacza coś, że powrót do wyjściowej drużyny, jakieś zmiany w zespole pan planuje? O zmianach będę wiedział jutro, bo mamy jeszcze jutro rozruch przedmeczowy, a to, tak wielokrotnie powtarzałem, zależy od tego, w jakiej dyspozycji są zawodnicy. Ja pamiętam dyspozycję Sławka przed absencją. Wiem, jak wygląda teraz w tygodniu na treningach. Też oceniłem mecz Damiana Dąbrowskiego w meczu z Lechem Poznań. Też widzę, jak wygląda teraz na treningach. Także taką decyzję podejmiemy w niedzielę, kto zagra. Na pewno Sławek Szeliga nie będzie grał na boku obrony. Tylko jeżeli wyjdzie, to wyjdzie na swojej koronnej pozycji, czyli na pozycji defensywnego pomocnika. To oznaczałoby, że czwórka obrony taka sama jak... Tak, to mogę powiedzieć od razu, że ta czwórka obrońców będzie dokładnie taka sama jak z Lechem, czyli Kuś, Żydko, Kosanowicz i Marciniak, z tego względu, że pomimo tego, że myśmy stracili 6 bramek, to jeżeli pan by ze mną usiadł i przeanalizował ten mecz, to nie traciliśmy te bramki z winy obrońców, tylko te bramki padały po
błędach zespołu, bo gdzieś zawsze początek tego błędu się zaczyna i potem już jak gdyby to jest kwestia konsekwencji, także to nie można na to patrzeć w ten sposób, że obrona zawaliła 6 bramek i trzeba w tej obronie robić roszady, robić zmiany. Właśnie ta formacja powinna jak najczęściej, jak najwięcej ze sobą grać, tu musi być pełna stabilizacja, no chyba, że ktoś popełnia rażące błędy. Na pewno w tej czwórce obrońców, ja nie będę wymieniał nazwisk, dwóch zawodników grało zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Jeden grał w miarę przyzwoicie, natomiast ten czwarty z tej czwórki grał chyba jedno z lepszych spotkań w tej rundzie, ale nie chcę mówić, kim był.